No to słuchajcie, żeby tradycji stało się zadość, to zaczynamy od początku, czyli od grzecznego, uprzejmego dzień dobry. Dzień Przywitania dobry. się Dzień z wszystkimi dobry. z Państwem. Dobry. Mnie jest tym bardziej miło Was widzieć po długiej, długiej przerwie. No i co, Ola już tu pokazuje, więc ja też mam w ręku. Dzisiaj będziemy rozmawiać o książce i teraz kto wie lepiej o nich powie, bo nie wiem zupełnie, jak się wymawia nazwisko autora, Jaume Cabré, tak akcent wskazuje, ale nie wiem, czy mówię prawidłowo. Kto wie, niech poprawi. Cień Eunucha. No i jak jesteśmy przy tradycji, tradycyjnym prowadzeniu spotkań i przebiegu spotkań, no to tylko kilka słów na temat autora. Swoją drogą autor urodził się dokładnie w tym samym roku, w którym urodził się bohater tejże książki, czyli w roku 1947. Czy coś za tym stoi? Może się okaże, że tak, może, że nie. Cabré, dziennikarz, filolog kataloński, wykładowca, pisarz, przede wszystkim pisarz, który zadebiutował już w 1974 roku. Książką, poczekajcie, zerknę sobie, Wyznaję, książką uznaną za bestseller i w Hiszpanii, i w Europie. Dzisiejsza nasza książka została wydana pierwotnie, pierwsze wydanie hiszpańskie, rok 1996. W Polsce wydawnictwo Marginesy wydało to w roku 2016. Cabré uznawany generalnie za jednego z najwybitniejszych współczesnych pisarzy. Powinnam powiedzieć katalońskich, nie hiszpańskich, bo katalońskich de facto. Wykładowca akademicki. Ja z mojej bajki i działki mogę tylko dodać, że również piszę książki dla dzieci. O czym nie wiedziałam. No i co? Cień Eunucha. Kto z Państwa pierwszy zgłasza się do tablicy? Co może sobie rączka, powiedzieć rączka. Na początek o tej książce? Rączka w górę, tak. Nie ma chętnych. Rozumiem, że wszyscy są zachwyceni książką. Powiemy, że było super. I Agnieszka macha. Agnieszka, proszę. Ja zacznę, bo ja przyznaję, że nie dokończyłam tej książki. Ale bardzo mi się podoba sposób, w jaki autor ją rozpoczął, to znaczy w formie takiego życiowego bilansu podczas spotkania właśnie z Julią, z jego koleżanką z pracy. Ciekawa była to forma. Nieco trudno mi się czytało, dlatego że tutaj sposób, znaczy narrator, który był tutaj użyty w różnych formach, tak? Ciężko było podobał się na woli opryta tam pojawiało. Bardzo było. I to, że dużo było właśnie o niedoskonałościach, o tym, że często podejmujemy te decyzje niewłaściwe i dopiero z perspektywy czasu myślimy, mogłam zrobić inaczej. Więc podobała mi się taka prawda w tym wszystkim. Nie wiem, czy wy macie podobne. Tak? Słychać mnie dobrze? Tak. Tak. Podnosiłam rękę, ponieważ mam podobne spostrzeżenia jak Agnieszka. Mnie w książce podobało się ukazanie, jak wielki wpływ ma na nas powracanie do miejsc, z którymi mamy jakieś wspomnienia, w których coś przeżyliśmy. I chociaż bronilibyśmy się rękami i nogami od tych wspomnień, bo nie zawsze są to wspomnienia dobre, to i tak od nich nie uciekniemy. Doskonale pokazuje to właśnie kolacja, na którą Mikel udaje się z koleżanką Julią. I tak powrót do miejsca, w którym główny bohater spędził swoje życie, sprawia, że wspomnienia odżywają na nowo. Zaskakujące jest to, ponieważ kolacja, która miała się okazać zwykłą surową kolacją, przemienia się w pełną emocji opowieść o życiu. I zauważyłam, że na początku i na końcu książki jest opisany moment, w którym główny bohater patrzy na drzewko truskawkowe, które moim zdaniem jest pewnego rodzaju symbolem. I mimo, że tak dużo już pozmieniało się w tym jego życiu i w jego domu, który już, jak wiem, jest restauracją,
to truskawkowe drzewo jest takie samo, jak było kiedyś. I jest to taki paradoks, że mimo, że tak dużo się zmieniło, to jednak coś pozostało takie samo i tak samo główny bohater, można powiedzieć, że z upływem lat stał się innym człowiekiem, to nadal jest tą samą osobą i właśnie przez powrót do wspomnień i dzięki tej refleksji nad całym swoim życiem musi się tak jakby od nowa zmierzyć ze swoją tożsamością. Takie są moje odczucia. Dobrze, to może ja zabiorę głos teraz. Oczywiście. To jest jeden z wielu symboli w tej książce. Rzeczywiście tak jest. Zgadza się z tobą, Kinga. To ja troszeczkę zacznę poddawać powątpiewanie pewne informacje, jak chociażby tą. I może ktoś z Państwa mi odpowie na to pytanie. Michał Noga jest zresztą bardzo dobry krytyk z Trójki, z Radiowej Trójki. Napisał na okładce, bo mam tutaj przed sobą książkę, dlaczego tak łatwo przegapiamy nieliczne, naprawdę ważne momenty w życiu, pyta Kabre. Proszę nie przegapić tej naprawdę mądrej powieści. To, że ona jest mądra, ja myślę, że dużo tutaj mądrości autor zawarł w tej książce. Natomiast kto powie mi tak naprawdę, które są tak naprawdę ważne momenty w życiu głównego bohatera? Dlaczego akurat tutaj Nogaś odniósł się właśnie do tych ważnych momentów i nie przegapił tych ważnych momentów? Na pewno. Nie wiem, czy tu można wskazać jeden jakiś moment. To jest opowieść w ogóle o życiu, o jego życiu. To jest retrospekcja, to są wspomnienia jego członków jego rodziny. No tak, ale jeżeli by tak przeanalizować... Da się tak określić? Ale wiesz, Ewelina, jeżeli by tak przeanalizować, to które tak naprawdę te ważne momenty w życiu głównego bohatera są, tak? Na czym można by się w kilku takich punktach skupić? Czy moglibyśmy się na kilku takich punktach skupić? I czy jest dobra taka teoria? No wiesz co, można byłoby wyłuskać, tylko że tu jakby jest tyle szczegółów i książka opisuje nie tylko życie Miguela, ale również członków jego rodziny, że to chyba ciężko byłoby... Nie wiem, ja bym się nie odważyła chyba wskazać jakiegoś konkretnego momentu, jakiegoś zdecydowanego przełomu. Może jego działalność w konspiracji, podziemiu socjalistycznym za dyktatury Franco, bo tam była... Ale nie jest to główny przełomowy powieści. Ale nie jest to główny. Nie jest, absolutnie nie jest, dlatego mówię, że nie zgodziłabym się, że tu można jakąś gradację chyba wprowadzić. Nie wiem, może musiałabym się głębiej zastanowić nad tym. Znaczy chodziło mi o ten zdecydowanie... Co ważniejsze i mniej ważne. Mhm. A może panowie? Tomek, pan Mariusz. Ja wolałabym się nie wypowiadać, ponieważ ja źle tę książkę odebrałam i ona mi się w ogóle nie podobała. Ja kiwałam głową, jak panie mówiły i tak sobie próbowałam to wszystko odnaleźć, o czym panie mówią. No, ja tego wszystkiego nie znalazłam. Dla mnie bohater jest nijaki. Bohater tutaj w tym wszystkim jest źle chyba. Bohater jest nijaki. Wie pani, ja mam teorię na temat tej książki, ale no, ponieważ opinia o książce jest tak negatywna, że no, nie chciałabym jej tak od razu na wstępie tutaj wypowiadać. Ale nie, bardzo proszę. Ktoś nie, ma bardzo proszę, bo dlatego jakby to moje pytanie było troszeczkę takim sprowokowaniem może też do innej opinii o książce. Panie Elu, bardzo prosimy. No, sprawa wygląda tak, że po pierwsze ja tę książkę przeczytałam, to w ogóle nie jest moja bajka, ja takich książek z definicji nie kończę. Przeczytałam ją z obowiązku, z poczucia wywiązania się z zadania, to jest po pierwsze. Po drugie, książka mi się kompletnie nie podobała i nie znalazłam w niej nic. Ja tę książkę podsumowałam, znaczy w zasadzie tę książkę podsumowała moja koleżanka, nie podsumowując książki, mówiąc coś takiego o życiu, kiedy rozmawiałyśmy, że w każdej rodzinie, że nie ma normalnej rodziny i w każdej rodzinie jest jakaś tajemnica, która się ciągnie, jakieś powiedzmy wątpliwej jakości czyny.
One są gdzieś ukrywane, jest jakaś taka tajemnica, która gdzieś determinuje albo i nie losy ludzkie. I tak naprawdę to jest właśnie książka o tym, że nie ma normalnej rodziny, a ta rodzina była dziwna, pełna oszustw, kombinatorstwa, takich niejasnych, nieczystych, nieprzeźroczystych działań w relacjach międzyludzkich. A bohater, no porażka dla mnie kompletna, no ja sobie w ogóle nie wyobrażam takiego człowieka w moim polu widzenia, prywatnie. I książkę nie tylko, że nie polecam, ale wprost tym, bo każdemu odradziła tą książkę. Że to jest zmarnowany czas, dlatego się tak nie wyrywałam do odpowiedzi, więc to jest moje zdanie. Tomek się bardzo szeroko uśmiecha. Już i teraz z aprobatą czy desaprobatą? Ja oczywiście mogę kontynuować to, co mówi pani Ela, bo ja o tyle sobie uprościłem zadanie, że po prostu jej nie przeczytałem, bo dla mnie to było tak nudne i ja tak kompletnie nie wiedziałem, co ja czytam właściwie. To jest narracja, która jest specyficzna dla tego autora, że wymyślił on ją przy okazji tej powieści Wyznaje, która była przez niektórych określane jako arcydzieło i no, tego się trzyma. Podobno ma to taki sens, że fakty przekazywane są przez zewnętrznego narratora, czyli tu mamy tą formę trzecioosobową, natomiast takie subiektywne odczucia, które są z nimi związane, przedstawia sam bohater. No to jakby sobie gdzieś wziąłem dopiero później z wyjaśnienia. Na początku trudno mi się było trochę w tym odnaleźć, ale tak, dużą przyjemność sprawiają mi książki związane z Barceloną, więc gdzieś sobie tak wziąłem ten klimat do serca. Lubię też takie powieści obyczajowe, które są oparte na jakiejś historii, rodziny, rodu. Aha. I tutaj wszystko to mamy. Tak, więc czasem gdzieś ta książka jakoś tam mnie pociągnęła. Jest to dla mnie taka opowieść o jakimś rodzaju zmarnowanego życia, jakiś rodzaj spowiedzi tego naszego głównego bohatera. Takim oglądem pewnej młodzieńczej naiwności, z jakimś takim przewartościowywaniem podstawowych wartości jak honor, jakiejś takiej wartości. To nie nawet o to chodzi, że typowo kojarzonych z męskością, ale to jest o jakimś rodzaju kryzysu w takim pojęciu właśnie kryzysu wartości, czy tam osobowości, no, czy może kryzysu męskości ogólnie, po prostu. Mhm. Stąd ten dla mnie jeszcze nie rozszyfrowany tytuł, ponieważ może koniec książki odpowie mi, o czym on jest, ale ten bohater tutaj, idąc za słowami pani Eli, jest trochę taki eunuchowaty. Mhm. No, Tak, na razie, jeżeli nie mam jeszcze całego oglądu związanego z tą książką, tylko tak jak mówię, jestem po lekturze jej gdzieś tak do połowy, no to on ma dla mnie taką eunuchowatą jakość, jakbym to powiedział. Ale też no, ciekawe jest jakby tło związane z dyktaturą frankistowską, jakby z tym całym zaangażowaniem bohatera w politykę. I dla mnie jest coś magicznego w takim rozwijaniu opowieści, które zaczyna się od jakiegoś punktu, który jest takim asumptem, katalizatorem rozwijania powieści. Tutaj dla mnie tym takim czarodziejskim elementem jest ten dom. I ta wizyta po latach w jego ścianach, gdzieś to się tak z tego punktu rozwija. Podoba mi się też ten zabieg, lubię coś takiego, takiej rozciągniętej chwili, że właściwie ogromna opowieść mieści nam się właściwie w czasie kolacji. I ta kolacja tak, tam tu wibruje w tle.
Czy polecałbym, czy bym odradzał dla ludzi, którzy, czytelników, którzy cenią sobie taką obyczajową powieść, która się gdzieś rozwija, w jakiś sposób toczy. Tak, jest to do poczytania. Jeśli mogę. Panie Mariuszu, przede wszystkim bardzo dziękuję za te w sumie ciepłe słowa o tej książce. Bo powiem szczerze, że tak, ja jestem w tym momencie na dokładnie, słuchajcie, 449 stronie. Zostało mi tych stron około 40, może niespełna. Również jeszcze nie wiem, kim jest eunuch, czym jest cień eunucha. Nie mam pojęcia. To mi się jeszcze nie ukazało. Być może to jest jakaś parafraza tego właśnie charakteru, czy braku charakteru bohatera. Ale jak pan zakończył, panie Mariuszu, wypowiedź na tym, czy można tą książkę polecić, ja bym powiedziała, że jest to książka albo dla czytelnika cierpliwego, albo dla takiego, który chce tą cierpliwość trenować. Bo dokładnie, niemalże, magicznie, ja tu dziewczynom dzisiaj rano w pracy mówiłam, w okolicach o strony 180 ta książka zmieniła dla mnie oblicze. O ile do tej, powiedzmy, 180, którejś tam strony, 6, 5, ja się po prostu mordowałam jak potępieniec i zastanawiałam się, co ja powiem do tej kamerki w tym komputerze, jak ja tego nie przeczytam, bo ja tego nie zdzierżę. Ale potem nastąpiła przemiana i tak jakbym sięgnęła po inną książkę. Zaczęła się akcja. Tej rozwleczonej opowieści, kompletnie chaotycznej dla mnie, tych koligacji rodzinnych, tych właśnie tej zmiany w jednym zdaniu, a właściwie w części zdania, z narratora pierwszej na trzecią i odwrotnie, też powiem szczerze, potwornie męcząca rzecz, ale zaczęłam się zastanawiać, na czym polega ten zabieg i chyba rzeczywiście jest tak, jak pan mówi, panie Mariuszu, że to jest celowe, to nie jest przypadkowe i jakby autor daje do zrozumienia, co jest uczuciem, a co jest opisem. Co jest bohaterem, a co jest czymś zewnętrznym. I w tym momencie przestało mi to przeszkadzać. I w ogóle książka okazało się, że ma akcję, ma sens. Jest ukazaniem bohaterów taką przebieżką przez dzieje rodziny, dość zawiłą i taką intrygą, bym powiedziała, uknutą, bo wystarczy spojrzeć na postać wuja Maurycego. Ja jestem na, tak jak mówię, pod sam koniec książki, ja nie wiem, na czym skończy się opowieść wuja Maurycego. To już jest ten moment, kiedy on nie żyje, a nasz Miguel może tylko sięgnąć do jego zapisków, ale nie wiem tak naprawdę do końca i z chęcią się dowiem, gdzie jest prawda w tym wszystkim. Bo wujek Maurycy ukazuje się w połowie książki osobą inną niż o nim myśli cała rodzina. Postępuje co najmniej ciekawie, knując w tej rodzinie niezwykle, udając, że tak powiem, osobę zaburzoną, dokonując jakichś fałszywych dokumentów. I tak naprawdę mnie się wydaje, że to... Ja bym się pokusiła o opinię, że to on jest tu głównym bohaterem. No właśnie, miałam teraz zadać pytanie, czy to nie on jest najbardziej wyrazistą postacią w tej książce i zdecydowanie przebija tutaj głównego bohatera. Tak, tak, który jest rzeczywiście nijaki, ale ja już oddam głos i jeszcze dopowiem tylko jedną rzecz, jeśli pozwolicie. Od samego początku bardzo mnie zdziwiło i być może to ma też swoje znaczenie. Tak długi wstęp od tłumaczki. Dzień dobry, pani Urszulo. Tak długi wstęp od tłumaczki. Tak długie przedstawienie osoby tłumaczki. Nie przypominam sobie, żebym się spotkała z czymś takim, z takim opisem, z takim długim wstępem tłumaczki w innej książce. I teraz pytanie, na ile tu jest jeszcze, mówiąc brzydko, robota tłumaczki w tym wszystkim, jak my tą książkę odbieramy, bo wiadomo, że tłumacz to jest drugi autor, tak? Taki drugoplanowy autor. Ewelina, już oddaję głos. Odnośnie twojej teraz wypowiedzi, co mnie zastanawia, to ten wstęp tłumaczki przede wszystkim najwięcej ma odnośników i jest w takiej aurze muzycznej, tak? Tak, czyli znaczy ona tak to tłumaczy. Ona tak to tłumaczy. Ja kompletnie w tej książce aż tak tej muzyki nie widzę. No, ja też.
Też nie. Nie, ma jej, rzeczywiście, zgadzam się. Mhm. Wiecie, znaczy mnie się podoba ten pomysł, tylko tak sobie pomyślałam właśnie w trakcie i myślę, że to zrobię jeszcze, bo chcę tą książkę doczytać do końca. Myślałam nad tym, żeby włączyć sobie te utwory w trakcie czytania danego rozdziału i zobaczyć, jak wtedy odbiorę tą książkę, bo myślę, że to właśnie ma znaczenie, bo tam jest ta prędkość, tak? Jakby każdy rozdział ma swoją prędkość, bo każdy jakby część tego koncertu ma swoje tempo, tak? Więc chciałabym to przetestować też jeszcze, bo na pewno to będzie mieć duże znaczenie. I tu bardzo duże wprowadzenie do tego aspektu robi właśnie tłumaczka. Tak jakby ta muzyka była jeszcze dodatkowo bohaterem książki, bohaterką książki. Pan Mariusz. A ja powiem, że właśnie to wprowadzenie trochę mnie przestraszyło wręcz. Dokładnie. Mówię, mój Boże, co to będzie za kombinacja? Ta książka będzie jakimś rodzajem... przewodnika takiego, muzycznego. Takiego przeestetyzowanego przekombinowania, czego po prostu no jakoś nie mogę zdzierżyć. I tego nie widziałem w książce, znaczy takiego odniesienia do muzyki, oprócz tego, że tam parę razy któryś z bohaterów odnosił się do jakby swoich sympatii muzycznych i tam pojawiały się jakieś nazwiska kompozytorów. No i tam fortepian, który był tam nieodłącznym elementem domu. I jakoś podział kompozycyjny tej powieści, który generalnie jakby jakoś mnie tu muzycznie nie osadza i gdzieś ta struktura poprzez ten wstęp w ogóle jakoś mi się nie klei z muzyką i jakoś szczególnie do mnie w tym aspekcie nie przemawia. Czy można powiedzieć, że tłumaczka trochę dokonała nadinterpretacji i jakby nadała zbyt dużą rolę tej muzyce, chociaż pod koniec są nawet jakby wmontowane w tekst partie nutowe poszczególnych utworów, ale no to chyba już dla specjalistów. Znaczy ja myślę, pani Urszulo, pani nam tutaj dołączyła. Proszę. A jeszcze pan Mariusz chciał coś, przepraszam. A chyba tak, rzeczywiście, jeszcze tak, chyba pan Mariusz chciał skończyć. Znaczy, przepraszam, pani Urszulo. Tak, chciałam tylko powiedzieć, że znaczy ta muzyka jest spleciona i myślę, że tłumaczka też nawiązywała do jakiejś pasji muzycznej samego pisarza i jakby jego zainteresowań. Natomiast dla mnie to bezpośrednio jakby nie odnosi się w jakiś szczególny sposób do samej powieści, tak żeby naddawać pewien sposób jej tłumaczenia poprzez taki wstęp na przykład od tłumacza. Mm-hmm. Nie uważam tego za konieczne. I teraz pani Urszula. Powiem tak, mnie książka się nie podobała. Nie podobał mi się sposób narracji, w jaki sposób był opisywany świat narratora. A już ten drugi narrator, czyli wujek Maurycy, drażnił mnie potwornie, ponieważ nadawał bardzo pretensjonalne przydomki członkom swojej rodziny. I to mnie potwornie drażniło. Ja się tak zastanawiałam w pewnej chwili, czy ja jestem już taką marudą, że co więcej książek mi się nie podoba niż podoba. Mam nadzieję, że nie. Ja uwielbiam sagi rodzinne, uwielbiam i po prostu czekałam niecierpliwie na tę książkę i tak strasznie się rozczarowałam. Ja też nie widziałam muzyki w książce, ale ja nie mam słuchu muzycznego, mam słuch tylko fizjologiczny, podstawowy. Nawet sobie puściłam ten koncert fortepianowy, znaczy koncert skrzypcowy. No nie podobał mi się i tak się zastanawiałam, o jakiego anioła tam chodziło w książce, pamięci jakiego anioła był ten fragment. Bo powiem szczerze, że po stronie 150 to już zaczęłam przerzucać strony i myślałam, że jakiś fragment później zainteresuje i no niestety. Za wcześnie. Pani Urszulo, a czy pani skończyła czytać tą książkę? Czy przerzucanie stron można nazwać skończeniem? No skończyłam. Mocno na siłę. Proszę? Mocno na siłę. Tak. Czytanie w pionie. Tak. Ale ze zrozumieniem. No i nie, no niestety nie. Książka Wyznaje, którą czytałam wcześniej, bardziej mi się podobało, ale to było chyba 10 lat temu wcześniej, jak ją czytałam. Więc może ja się zmieniłam od tego czasu, a nie pisarz. Albo to ale oczywiście, że tak mogło być. Tak, pani gust się zmienił w jakiś sposób literacki. Ale to, co tu wcześniej Agnieszka powiedziała, pani Urszulo, za wcześnie pani zaczęła ją kartkować. Bo ja tu, jak pani jeszcze nie było z nami teraz po przerwie, tak, to ja tu powiedziałam, że moment przełomowy nastąpił
w okolicach strony 180 i książka zaczęło się dziać. Ale jakie to było wydarzenie? Zaczęła się akcja. Skończyło się opowieści o koligacjach rodzinnych i łączeniu poszczególnych osób właśnie z bardzo dziwnymi przydomkami i zaczęła się, ja nie umiem pani dookreślić, który to był moment w akcji, jakby który wątek, ale zaczęło mi się to czytać bardzo potoczyście i zaczęłam podchodzić do tego jak do, znaczy przestałam zwracać uwagę na ten specyficzny sposób opisu bohaterów, a zaczęła się książka właśnie, saga rodzinna, z mocno splątanymi wątkami i po prostu zaczęła się jakaś akcja. Coś się zaczęło dziać w tej książce. Rozjaśniać się pewne sytuacje zaczęły i powiązania dla mnie. I teraz jestem pod samusieńkim końcem książki i powiem szczerze, że czyta mi się to świetnie. Ola. Padło tutaj sformułowanie pani Uli, od którego to było momentu, od którego to było wątku, tak? I dla mnie, ja specjalnie na początku zadałam takie pytanie, jakie są główne wątki tej książki? Oprócz tego, że to jest saga, tak, opowieść o losach rodziny, dla mnie każda taka powieść jednak musi mieć jakiś główny wątek i wątki poboczne. Natomiast tutaj według mnie, ja nie jestem tutaj w stanie powiedzieć tak naprawdę, jakby wymienić jakby kluczowych wydarzeń w tej książce, które w jakiś sposób miały wpływ na głównego bohatera. Jest to taka troszeczkę dla mnie taka opowieść, po prostu, no opowieść o rodzinie, ale nie umiem tam znaleźć jakichś kluczowych wątków, które by mnie specjalnie wciągnęły i zainteresowały. Wiesz co, może właśnie dlatego, że jakby tu bohater, który jest wykreowany przez autora na głównego, czyli Miguel, który snuje tą opowieść przy stole w restauracji w swoim domu, tak naprawdę nie jest tutaj tym głównym bohaterem. On jest tylko takim pretekstem do opowieści rodzinnej i jednocześnie wydaje mi się, że również dla autora chyba, ja tak, to jest wyłącznie mój wniosek, bardzo ważne jest pokazanie to tło społeczno-polityczne trudnych czasów. I przedwojennych, i zwłaszcza powojennych za dyktatury Franco. I dlatego ja też na przykład nie przez przypadek wspomniałam na samym początku, że nasz autor urodził się w tym roku, kiedy Miguel, czyli teraz pytanie, nie wiem, czy ktoś z Państwa docierał, próbował, zastanawiał się, szukał, na ile to jest historia, w jaki sposób połączona z biografią autora. Na ile to są na przykład jego wspomnienia. Gdzieś czytałam, że sporo wątków właśnie odnosi się do sytuacji, które rzeczywiście zdarzyły się w życiu autora. No właśnie. Tak. Czyli chyba nie przez przypadek Miguel jest w tym samym wieku co Jaume, tak. Prawda? I podobnie chyba z tym eunuchem, tak? Czyli właśnie z takim niespełnionym marzeniem o tym, żeby być artystą, tak? Muzyka, sztuka, żeby się w tej dziedzinie realizować i oboje się nie spełnili jakby w tym kierunku, więc może właśnie stąd ten cień eunucha? Może to jest właśnie to, co Agnieszka teraz powiedziała, może to jest wytłumaczenie tytułu. Takie niespełnienie w jakiś sposób. Nie eunuch, tak? Ale cień eunucha, czyli taki... Cień czy Państwo eunucha, rozmawiają tak? Beze mnie? Ale już no witamy, bo się ona pani wyłączyła. Witamy. Cały czas czekaliśmy na połączenie. Sprawy ważne i ważniejsze. A długo Państwo rozmawiacie? Kilka minut. No, już chwilkę. No to dobrze. No więc... W skrócie możemy Pani Eli tylko zrelacjonować, że Panie Mariuszu, Panu książka nie do końca się aż tak ciągnęła i nie był Pan nią tak zafascynowany, prawda? Aczkolwiek odkrył Pan pewne tutaj aspekty tej powieści, chociażby to, że to jest saga, że Pan lubi sagę, klimat Barcelony, klimat miejsca, tak? A Pani Urszula mówiła, że jej się to nie podoba, tak? Tak. Tak. A ja cały czas tak gdzieś szukam takiej szpilki, żeby wbić, bo nie do końca mi się też podoba, aczkolwiek ja się przyznaję też, że nie do końca doczytałam tą książkę, więc może się mylę. Jeżeli uda mi się ją doczytać, a będę się oczywiście starała, może zmienię zdanie. I Pani Elu, bardzo prosimy.
To ja jeszcze dalszy ciąg mam mówić? No, zdecydowanie. To. Ewelina więc... cały czas broni książki, dziewczynom też się de facto podoba, prawda? Wie pani, tak? Być może ja nie mówię, że ona może się komuś nie podobać. Mnie się nie podoba, bo ja nie lubię, gdyby to zostało może nawet przy tej formule, tej takiej retrospekcji, przy kolacji, ten język mi się nie podoba. To jest za dużo zamieszania wokół naprawdę jest za dużo zamieszania i takiego niepotrzebnego komplikowania sprawy. Z tego mogła być zupełnie niezła powieść, tylko inaczej napisana moim zdaniem. No nic mi się w tej książce nie podobało. No proszę mi wierzyć, naprawdę doczytałam do ostatniej, nawet próbowałam znaleźć jakąś nadzieję, uczepiłam się tego drzewa truskawkowego, ale no nic, no a ten bohater mnie, to po prostu co zapaliłam się do jakiejś myśli, on mnie po prostu kompletnie powalał na łopatki. Nic, proszę Państwa, zdecydowana krytyka. Pani Elu, a jak Pani rozszyfruje, próbowała Pani rozszyfrować tytuł tej książki? Wie Pani co, nawet nie, bo bohater jest tak beznadziejny. Aha, czyli rozumiem. Wie Pani, bohater jest tak beznadziejny i ja w ogóle, wie Pani, w życiu prywatnym i w literaturze nie szukam takich postaci, bo one nic mi nie dają, oprócz psucia mi krwi, że się tak wyrażę. Pani Elu, a myśli Pani, że on jest głównym bohaterem, Miguel? Że jest głównym bohaterem tej książki? Wie Pani co, ja nie wnikałam, szczerze mówiąc, tak głęboko. Naprawdę, proszę mi wierzyć. No przeczytałam, żeby nie było, że ja się tu migam i wypowiadam się bez przeczytania. Jeśli Państwo mnie do tego przekonacie i podacie mi coś, co jestem w stanie zaakceptować, to naprawdę proszę, ale ja nawet nie podejmowałam trudu, a wiecie Państwo, że ja w dziurę znajdę wszędzie. Ja naprawdę różne poszukuję rzeczy, ale tu mi się nie udało, proszę mnie przekonać. Bo może to jest prosić. Tak, znaczy ja osobiście tą książkę w większości połknęłam wczorajszego popołudnia do późnej nocy, bo od pewnego momentu zaczęłam to pochłaniać, ale zgadzam się zdecydowanie, że najsłabszym elementem jest to, o czym pan Mariusz wcześniej mówił, jako że wyczytał, że jest to jakby ten sposób pisania, ten język, konstrukcje językowe, że jest to jego najmocniejsza strona, autora najmocniejsza strona, dla mnie osobiście najsłabsza, ale może to moje jakieś braki, nie wiem, mnie się, przebijałam się przez ten język bardzo długo. I ja tu nawet dziewczynom mówiłam dzisiaj, że na początku to mnie ta książka odrzucała. Przez pierwszych wiele, wiele stron. Nie byłam w stanie się zmusić i tak naprawdę zaczęłam ją czytać w sobotę. A wczoraj się przekonałam, że to jest kawał dobrej literatury, tylko jakby odsączyłam treść od tego języka. Przebrnęłam przez to i przestałam zwracać uwagę na to, że w jednym akapicie jest kilku narratorów, że on przechodzi, jakby cytuje czyjąś wypowiedź, nie pokazując nam nawet graficznie, że to jest cytat, że to jest czyjaś wypowiedź. Wie Pani, problem polega na tym, że naprawdę jak się zawzięłam, bo ja się w pewnym momencie zawzięłam, żeby to, że tak powiem, skończyć i tak jak Pani mówi, oddzieliłam to. To wie Pani, to jest zupełnie niezła historia byłaby, gdyby to zostało być może inaczej opowiedziane. Gdybyśmy Dokładnie. Zobaczyli, naprawdę, gdybyśmy zobaczyli tego mężczyznę, ale on taki bez wyrazu, taki jakiś taki, niby tyle w jego życiu i taki w podmuchach wiatru ciągle tam jakieś osoby mają na niego wpływ. A tak naprawdę cała ta historia, ta tajemnica rodzinna, ten wuj taki z kosmosu kompletnie. Wie Pani, tak wszystkiego w tej książce było za dużo i nie przekładało się to w mojej perspektywie na nic. I ja sobie myślę, tak, Boże, no starość jest jednak ciężka. Mówię, Boże, no nie ogarniam takiej literatury. Po czym Pan Tomek mi zadał pytanie, Pani Elu, czy Pani to przeczytała? No więc ja mówię grzecznie, odpowiedziałam, że tak. On mówi, 20 stron i mam dość. Bo tak, jak się nie przebrnie dalej, jak się nie uzbroi w pancerz. Ja nie wiem, wycofał się z rozmowy.
ale no, zdecydowanie na nie był. Zdecydowanie. Nic w nim, w tej książce nie urzekło go. No bo myśmy to też, wie pani, no rozdrobiliśmy to na drobne przecież też. No, wie pani. Jasne. Także jeśli... No ja nic, ja naprawdę no nic. Właśnie. No właśnie. Bo co jeszcze możemy o tej książce powiedzieć? Ja mam teorię, przepraszam, zgłaszam się, że ta książka, ponieważ książka mi się nie podobała, to mam wrażenie, czy ta książka nie była pisana w zamyśle jako bardzo ambitna lektura, żeby właśnie pokazać, nie wiem, przenikanie się tych strumieni świadomości, że ta książka była pisana pod nagrodę. Takie miałam osobiście wrażenie, że autor uważa się za świetnego pisarza i po prostu chciał przedstawić książkę, która powinna być nagrodzona. Trochę to wredne z mojej strony, przepraszam, ale no, książka budzi we mnie negatywne odczucia. I jeszcze pytanie do wszystkich. O co chodzi z tym działem Cień Anioła, czy Pamięci Anioła? Która postać z jego rodziny ma być tym aniołem? Ja nie wiem, powiem szczerze, natomiast w którym miejscu książki to jest? Kończy nam się czas i będziemy musieć powolutku do jeszcze 9 minut kończyć. Tak. Pani Urszulo, która to jest część? Proszę mi wskazać, która to jest, który to jest rozdział? Znaczy ja patrzę na spis treści, prawda, no. I na sekret aorystu, prawda, no bo to jest według tego koncertu skrzypcowego i część druga Pamięci Anioła. No skoro to jest odwołanie do tego koncertu skrzypcowego, no to jest bardzo smutny koncert, no taki refleksyjny, ale o co chodzi z tym aniołem? Czy tu jest coś więcej jeszcze? Bo Pamięci Anioła, to ten koncert był nagrany w pamięci 18-letniej dziewczyny, córki Almy Mahler, która umarła na polio. I czy tam jest też jakiś postać, jakiś, nie wiem, kto kogoś z rodziny, kogo on wspomina? Ja miałam takie skojarzenie, że skoro nazwał tę część książki Pamięci Anioła, no to wspomina może jakiegoś anioła. Ja nie umiem odpowiedzieć. Już mam minę jednoznaczną, naprawdę jednoznaczną. Ja nie mam pojęcia, no ale tak zastanawiam się jeszcze a propos tego, co pani Ela mówiła, że faktycznie przy lekturze tej książki pojawiało się u mnie takie działanie ochronne, polegające na odcinaniu pewnych jakby takich narracyjnych wtrętów. Jednym odcięciem było to, że ja absolutnie w ogóle nie brałem jakby pod uwagę tego zamieszania muzycznego. Stąd nie wiem, kim był anioł i w ogóle jakby ten, mówiliśmy tu o tym, że ten wstęp tłumaczki, jakby to jest dla mnie przekombinowane. I później odcinałem sobie całe drzewo genealogiczne, ponieważ nie byłem się w stanie połapać, kto jest kim. Także to też do pewnego momentu jakby zostawiłem z boku i płynąłem po prostu z jakąś tam opowieścią. Ale ponieważ jestem dopiero w połowie tej książki, więc jakby daję jej jeszcze jakiś rodzaj szansy. No z takich powodów, no jakiejś tam nostalgii za klimatem barcelońskim, jakiejś tam nostalgii za rozczytywaniem sagi, za jakąś powieścią obyczajową. Absolutnie ten bohater jest nijaki. I ja myślę, że on takim miał być pokazany, że to jest człowiek, który opowiada o porażce życia. No tak. I nam się chce to jakby przyjmować, opowiadać, znaczy tą opowieść jakoś brać do siebie i filtrować. No, czasami nam się chce, czasami nie chce. Ona jest dosyć gruba, ta książka. I z tego, co mówi pani Ewelina, ja z dużą ciekawością czekam na tą drugą połowę. Mam nadzieję, że... Urywającą. Tak, zdecydowanie i naprawdę jakby oddzielić to od tej warstwy językowej, to jest konieczne. Zupełnie to zamieszanie przy tym języku, to co pani Ela mówi, jest kompletnie niepotrzebne. Tak samo jak wydaje mi się, mnie osobiście, zastanawiam się po co to było i to jest chyba ukłon w tą stronę, o której mówiła pani Ula, czyli takie opracowanie tej książki, nie wiem, pod nagrodę, ale w sumie po co, na samym końcu dramatis personae. I tutaj są wymienione wszystkie osoby, które występują, czy powiedzmy prawie wszystkie, może wszystkie, które występują w książce, z
krótkim, jednozdaniowym, lakonicznym opisem, kim byli. A potem jest rodzina Gensonów i to już jest w ogóle dla mnie zagadka. Po co są wymienione te osoby z przydomkami używanymi między innymi przez Maurycego? To już jest w ogóle jakiś, nie wiem, no... To była kwestia żeby było, pani imion. Oni nie mogli żeby... się w rodzinie tam dojść do porozumienia co do nadawania imion poszczególnym rodzącym się... Ale nie, tutaj są przydomki. Tu są przydomki, zupełnie nie wiadomo po co. Zastanawiam się, czy, nie wiem, czy miał napisać 494 strony i coś musiał z tym zrobić. Nie wiem. Pani Ewelino, w moim odczuciu to jest książka tak przekombinowana, i żeby to było takie, bo wie pani, no jest taka teraz też tendencja, żeby książki, które się, niektórzy mają taki pomysł, na przykład piszą takie rzeczy, że naprawdę sobie czasami myślę, Boże, ja tego nie ogarniam, bo nie widzę potrzeby. To jest taka taśmówka. To jest jakaś taka, no wie pani, może od strony mu płacili, może chciał zaistnieć, może miał taki pomysł, może zacznijmy od tego, że miał taki... Że może miał taki pomysł. No ale dlaczego? Nie, myślę pani Elu, że to jest bardziej w tą stronę, że on już pisząc Cień Eunucha miał wyrobione nazwisko. A dlaczego taki tytuł, proszę mi powiedzieć? No proszę, wyznaję. Ta jego pierwsza książka uznana za bestseller w Hiszpanii, w Katalonii. No i też mi się nie podobała. No i też mi się ja nie jej nie znam. Ja jej nie znam, ale, on, nie... ale został uznany tam za gwiazdę literatury katalońskiej. Tutaj można by posunąć się do takiego stwierdzenia, że trzeba przeczytać jeszcze coś tego autora, tak? Pani Ela przeczytała, a akurat mówi, że też jej się nie podobało. Mhm. Ale wie pani, no ja jestem też no, trudny czytelnik. Trudny, wymagający czytelnik. Przepraszam bardzo, jeszcze Kinga chciała dwa słowa powiedzieć i chyba będziemy Ewelinka kończyć w naszą dyskusję. Tak. To znaczy, ja chciałam się też przyznać, że nie przeczytałam tej książki. Na początku coś zrobiła na mnie... Wstęp zrobił na mnie duże wrażenie, stwierdziłam, że jest na pewno, że będzie się dobrze czytało. Później zaczęła mnie nudzić, gdy były te opisy i ta narracja zaczęła mnie strasznie męczyć. I jeszcze sobie dzisiaj przed spotkaniem przeglądałam ją i zaczęłam ją faktycznie czytać od tej w okolicach 180 strony i mogę potwierdzić, że od tego miejsca czyta się zdecydowanie lepiej. Panie Mariuszu, czy mam także tytuł? Od 180 można czytać, a z też się zastanawiałam nad tytułem, dlaczego właśnie ten tytuł. No ja się doszukuję takich bardziej, nie wiem, psychologicznych tutaj. Mhm. Bo jeśli chodzi o cień, no to nawet w pogodny, jeśli jest słońce, no to cień idzie za nami, tak? Nie pozbędziemy się tego cienia. I może ten cień to jest właśnie te wspomnienia, które tak ciążą bohaterowi, tak? Które są za nim i nie może się ich pozbyć. I właśnie to miejsce wywołuje w nim to wszystko. Tak. I wtedy byłby on tym tytułowym Eunuchem, tak? A cień to, chyba to tak cała jest. Historia tej rodziny, tak. Którą on opowiada. I od której nie może się uwolnić poniekąd. Tak, bo dokładnie. Na początku książki jest też fragment, w którym właśnie on mówi, że on nie chce wracać do pewnych rzeczy, ale nie może o nich zapomnieć. Bo przypomina mu o nich to miejsce. Nawet tak. Fakt, że ta... Że myślę, że to może o to chodzić, ale nie przeczytałam całej książki od A do Z, więc też ciężko mi tutaj ocenić. Pan Mariusz rzutem na taśmę. Tak, i ja po prostu rozgryzam ten tytuł, nie mogę rozgryźć, ale jeżeli cieniem ta historia tej rodziny gdzieś podąża za bohaterem, to ta rodzina będzie jednym wielkim eunuchem. Czyli generalnie jest to opowieść o totalnym niespełnieniu żadnego członka z tej rodziny, jeżeli chodzi o życie, o radość życia. Marzenia. Sen, marzenia, tak. I coś w tym jest. Bo ale słuchajcie, ja tylko powiem wam na koniec. Nie do końca. Tak. Radośni, tak, tak. Nie, to są tragiczne losy, ale powiem wam tylko jedno. Ostatni, przedostatni dział, Dramatis Personae, zaczyna się od tego, kim jest Miguel Gensana Giro. I słuchajcie, urodzony w 1947, tytułowy eunuch. Czyli jednak. Mamy to na tacy. Mamy to na tacy. No tak, działający w konspiracji. Nie wiadomo dlaczego. Nie wiadomo, bo dlaczego. Teraz każdy sobie musi odpowiedzieć, no dlaczego właśnie, eunuch. I tutaj jest, tak. I tutaj jest ta, powiedzmy, ta radość czytania, tak, że każdy z nas może sobie jakby interpretować ten tytuł po swojemu.
I do tego na pewno mamy prawo. I taką furtkę pewnie daje nam autor. No ale na bardzo Państwu gratuluję tam... wszystkim tym, na których książka zrobiła wrażenie. Naprawdę gratuluję, bo uważam, że jeżeli ktoś znalazł tam coś, to jest wielki. Naprawdę. Tak. Pani Ewelino. Ewelina jest wielka, bo coś w tej książce znalazła. I tak, ja niestety tak. Już przyjemność z lektury przede wszystkim. No ja to jest pani najważniejsza rzecz. Jedną minutkę mamy niecałą, proszę Państwa. Ja polecam, proszę czytać Małeckiego. Tak jest, ja już czytałam. Rozdałam. Tak, już mamy. Obowiązkowo, bardzo proszę. Tak. Przypominam, że Małecki 6 listopada, jak dobrze pójdzie, będzie spotkanie na żywo z czytelnikami.